Cześć, tu Dominika Jacek z bloga szpilkinamapie.pl oraz Pik Lenina, czyli drugi najwyższy szczyt Pamiru, który znajduje się za naszymi plecami, lecz dzisiaj jest nieco nieśmiały i skrył się za chmurami. My sami znajdujemy się na wysokości 3500 metrów, ponieważ przeprowadzamy mały obóz aklimatyzacyjny, ponieważ już dziś wybieramy się na słynną i bardzo wysoką drogę Pamir Highway. Jest to konkretnie druga najwyższa autostrada na świecie, zaraz po Karakorum Highway. A jaka z niej autostrada? Już niebawem sami się przekonacie. Wspólnie z Oponeo zapraszamy Was na naszą relację z traktu pamirskiego. Tam leży towarzysz Lenin, przykryty chmurkami, choć trochę widać grań. A tu leży towarzyszka Dominika. Trzeba coś z tym zrobić, bo to nie może tak być. Wyłaź! Cholera, nie można tak... Ile można tak leżeć? Nie! Ciągnie cię za nogę! Chodź tu! Wyłaź! Zimno! Nie jest zimno, jest rzeźko. 3 stopnie, właśnie powiedziałeś. Nie wychodzę. Mieliśmy wczoraj 30, a dzisiaj są 3. No i jak żyć? Jak żyć? Życie na Pamirze to nie... Lenin nam się odsłonił. Prawie. Lenin trochę jest przykryty pierzyną z chmur, a ty? A ja jestem pierzyną z pierza. Stawaj, trzeba zrobić śniadanie, napić się kawki i ruszać w drogę. 5 minut. No, panienkę udało się w końcu wyciągnąć z łóżeczka. Wcale tego nie chciałam. Czekałam, aż wyjdzie słońce. Stawiała opory, to prawda. Ale trzeba złapać za nogę i wciągnąć. No, teraz jest całkiem przyjemnie. Za moimi plecami nie do końca widać, bo częściowo skryty jest w chmurach. Słynny Pik Lenina. Towarzysza Lenina, proszę pani. Z szacunkiem, proszę. Jest to drugi najwyższy szczyt Pamiru. Ma ponad 7000 metrów. No i właśnie wczoraj założyliśmy sobie tutaj obóz aklimatyzacyjny. My jesteśmy na 3500 metrów, bo już niebawem ruszamy na Pamir Highway, a tam wysokości będą ponad 4000. Także chcemy uniknąć bólu głowy. No i postanowiliśmy spędzić jedną noc już trochę wyżej niż ostatnio, na 2000 czy 1000. A było zimno, ale na szczęście się ociepla. A tymczasem sporządzam tutaj z produktów, które udało nam się wczoraj na targu w Osz kupić. To jest kawałek lepioszki. A chciałam Wam jeszcze pokazać coś takiego. Może teraz trochę niewyględnie to wygląda. Takie ziółko dostałam od pana na targu, bo nie miał mi wydać za pomidorki, więc dostałam taką wiąchę. I to tak po prostu cudownie pachnie. I teraz dodajemy to po prostu do wszystkich kanapek, także... I ogólnie jest taka sprawa, że nie wiemy, co to jest, ale bardzo to jest smaczne, więc jakby ktoś wiedział, co to jest, to niech nam powie. I czy w ogóle to można dostać w Polsce? To jest fantastyczne. To jest jak skrzyżowanie bazylii z miętą. Coś w tym stylu. I ma takie fioletowawe listki. Ostatnia stacja benzynowa w Kirgistanie. Musimy dotankować do pełna. Spójrzcie, tutaj na dystrybutorze sporo naklejek, w tym całkiem sporo z Polski, trzeba powiedzieć. Jacek nalewa, tylko pamiętaj, pełna, pełna. Wczoraj przekraczaliśmy granicę kirgisko-tadżycką, no ale tak się złożyło, że przekroczyliśmy ją dość późno. Granica znajduje się na przełęczy, no przynajmniej tadżycka strona, 4200 metrów. Jak zaczęliśmy zjeżdżać, to już było ciemno, więc nie zdążyliśmy zjechać za bardzo w dół. Więc nadal jesteśmy na 4200. Więc spaliśmy dzisiaj na wysokości 4242 metry dokładnie. Jest 6 rano. Słońce dopiero wschodzi. Słońce... niby wzeszło, no ale dla nas jeszcze nie, bo jesteśmy w górach. Było minus 6 stopni. Woda w zbiornikach nam zamarzła. No i teraz chwila prawdy, czy pradzik odpali. Także zobaczmy.
Oczywiście wspomnieniami cofając się do Boliwii i do odpalania zielonej prókwy, no ale to było 4850 metrów i było z minus 15. No, także jestem bardzo ciekaw, jak sobie poradzi. Żadnego dymka. Może nawet nie ma dymka z tego. No trochę może coś tam, ale tak minimalnie. Nie można narzekać, nie można narzekać. Wow, jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem, bo naprawdę spodziewałem się. A normalnie odpalił bez zamknięcia. Dwa razy tylko podgrzałem świeczki. Zatem ruszamy w drogę. Także jesteśmy uratowani, nie będziemy... Jesteśmy nad jeziorem Karakol. Słońce już wzeszło dość wysoko i zrobiło się naprawdę przyjemnie. Jednak słońce to jest podstawa. Jezioro samo w sobie jest słone. No i możemy zobaczyć tutaj niesamowite formy życia, które na takim zasolonym piachu wyrastają i mają czerwone liście. Bardzo to jest piękne. I ogólnie bardzo majestatyczne. Na gościnny występ. Także Jacek dobrze się bawi. Gra tutaj w piłę. Mniej więcej po 10 sekundach, odkąd wyjechaliśmy do wioski, to wszystkie dzieci się zbiegły. No i teraz jest wielkie granie. To jest strategia. Kopnij, biegnij. Udało się, wjechaliśmy na 4660 metrów, czy według znaku 4655. Czyli najwyższą przełęcz na Pamir Highway. Tak, i zrobiliśmy to w iście królewskim stylu, bo wjechaliśmy tu na dwójce i bez reduktora. Co? Sami jesteśmy zaskoczeni. Teraz już tylko z góry. No. Właśnie zjechaliśmy z głównego traktu pamirskiego na takie odbycie, które będzie prowadzić przez Worek Wachański, w zasadzie to wzdłuż jego. Niebawem dojedziemy do takiej rzeczki. Po jednej stronie będzie Tadżykistan, po drugiej stronie będzie Afganistan, ale chcieliśmy pokazać wam, jak wyglądają dróżki. Dominika tutaj zaprezentuje. Mamy tutaj taką dróżkę. To jest taka dziurka oznaczona kamyczkami. No i chciałam wam pokazać, jaką głębokość ma owa dziurka. Mogłabym wejść jeszcze głębiej, ale boję się, że jak ugrzęźnie mi noga, to już nie wyjdę. No, także jak widzicie... Takie dróżki przez Pamir. Teraz pomóż mi wyjść. Pradzik jeszcze jakoś się trzyma. Łez! Udało nam się znaleźć nawet całkiem fajną miejscówkę na nocleg. Jest spoko, bo nie wieje tak jak wszędzie dookoła. Tutaj niestety po południu wiatr się wzmaga na maksa i ciężko cokolwiek zrobić. Jacek pierwsze co zrobił, to ułożył się i odpoczywa po ciężkim dniu jazdy. Było strasznie. Tak właśnie kończy się jeżdżenie tadżyckimi drogami. Jacek
miał tę niebywałą okazję ubrać swoje ulubione wdzianko. No pokaż się, Jacek. Wszyscy chcą zobaczyć, jak wyglądasz. Z kluczem. To jest mój atrybut. Trochę pobrudzony, no ale zadowolony. 3 godzinki roboty i leżenia pod samochodem. Jeszcze pytanie to, czy Pradzik będzie zadowolony? Zaraz się przekonamy. No właśnie. Miejmy nadzieję, że tak. Jak wrażenie? No nieźle, chociaż muszę przyznać, że ja to raczej gapię się jakieś 2 metry przed samochodem, więc z podziwienia gór trochę nici, no ale przynajmniej ty możesz sobie popatrzeć na złe i ośnieżone iglaste szczyty Hindukuszu. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy gdzieś pośrodku Doliny Bartangu. I tu chciałam jeszcze przy okazji, póki mam. Wczoraj jak sobie jechaliśmy przez tutejsze wioski, to Jacek zauważył, że rośnie piękne, wielkie pole szczypioru. I podszedł do pana. Pole to myślę trochę zbyt huczne słowo. To było takie... Poletko. Poletko. Tak czy siak, dużo było tam szczypioru. No i podszedł do pana, czy nie sprzedałby nam trochę szczypiorku do naszego ulubionego twarożku. No i pan wykopał nam szczypiorek, a nawet więcej szczypiorku, no i nawet nie chciał za to pieniędzy. Powiedział, żebyśmy wzięli ile tylko chcemy. No i jest pyszny, świeży, prosto z ziemi. Także rozkoszujemy się śniadankiem, za nami piękne góry. No i dzisiaj będziemy się wbijać na wysokości, zobaczymy jak to pójdzie. Pniemy się coraz wyżej i wyżej Doliną Bartangu i musimy przyznać, że widoki naprawdę dają radę i najlepsze jest to, że z każdym mijanym zakrętem, z każdym kilometrem są po prostu totalnie różne i aż czekamy, co się wyłoni z kolejnego zakrętu, bo są a to czerwone góry, jakieś jesienne żółte trawy, a to jakieś przepaście, wąskie przejazdy obok rzeki, także no naprawdę jest nieźle. Po tej pięknej, wąziutkiej dróżce wykutej po prostu na jakimś osypisku, bo nie wiem jak to inaczej nazwać, wspinamy się coraz wyżej, widoki z góry, niczego sobie, jakieś rozlewiska, drzewka, które zapewne za chwilę już przestaną w ogóle rosnąć, bo będziemy za wysoko. No naprawdę, robi się coraz zimniej, ale emocje nie pozwalają nam zamarznąć. A jeśli zastanawiacie się, jak to wygląda z perspektywy kierowcy, jechanie po Bartangu, to wygląda mniej więcej tak. To jest po prostu naprawdę... życie na krawędzi. Albo raczej jazda na krawędzi. W dosłownym tego słowa znaczeniu i muszę przyznać, że ktoś, kto wymyślił tę dróżkę, a później ją wystrugał w tej skale, miał naprawdę wielką fantazję. Podejrzewam Sowietów o to. To już wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że przypadły Wam do gustu te niesamowite, górskie i pustynne krajobrazy Pamiru. My mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś tu wrócimy, a tymczasem zapraszamy Was na kolejne odcinki. Do zobaczenia!